Na program zapraszają hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Witam Was. Dzisiaj powrót do klasyki, a mianowicie Nokia 301. Już na pierwszy rzut oka prosty telefon zwraca uwagę lumiowym wykończeniem. Matowe boki i tył nie tylko dobrze wyglądają, ale i poprawiają ergonomię urządzenia. A do tego dobre spasowanie i przyjemna dla oka metalowa obwódka obiektywu. Zapoznanie z 301 przebiegło pozytywnie. No to walory użytkowe. W przeciwieństwie do modelu 206, 301 ma na szczęście port micro USB, więc połączenie z komputerem nie będzie wymagało gimnastyki. Niestety, wciąż brak przycisków regulacji głośności. Klawiatura alfanumeryczna za to na plus. Mimo braku wyraźnego oddzielenia klawiszy, ich spory skok pozwala szybko pisać bez błędów, równomierne podświetlenie umożliwia to również w ciemności. Brak dotykowego ekranu rekompensuje duży, wypukły klawisz kierunkowy. Skoro o ekranie mowa, nie powala wielkością, rozdzielczością tym bardziej, ale przyjemnie zaskakuje jasnością, w miarę wyrazistymi kolorami i przyzwoitą widocznością pod kątem i w słońcu. Innymi słowy, do podstawowych funkcji telefonu wystarczy. Funkcje te są dość proste w obsłudze. Ekran główny możemy modyfikować, dodając cztery proste widgety. Telefon chodzi dosyć płynnie, ale o wielozadaniowości zapomnijmy. Chcąc przeglądać internet, mamy do dyspozycji łączność 3,5G oraz przeglądarkę Nokia Express kompresującą strony, co pozwala na całkiem komfortowe sprawdzanie informacji. Ale co zwykle powtarzam, surfowanie po sieci skutecznie utrudnia mały ekranik. Nokia nie zapomniała za to o aplikacjach komunikacyjnych. Jest klient Mail for Exchange oraz Nokia Mail, Facebook, Twitter oraz WhatsApp i eBuddy. Z tych programów dzięki szybkiemu internetowi i wygodnej klawiaturze można korzystać bez problemu. Zabrakło niestety łączności Wi-Fi. 301 ma zapewniać komfort rozmów dzięki technologii HD Voice. Nieważne jednak czego to zasługa, przez telefon Nokii rzeczywiście komfortowo się rozmawia. Tanie telefony nie są kombajnami multimedialnymi i tak jest i tutaj. Ale skromny aparat 3,2 megapiksela robi całkiem przyzwoite zdjęcia. W miarę ostre i kontrastowe, oczywiście przy świetle naturalnym. Ciemne pomieszczenie skutecznie przekreśla jakiekolwiek próby fotograficzne. Wyposażono go za to w kilka ciekawych funkcji. Panorama, zdjęcia seryjne oraz prawdziwą ciekawostkę. Tryb portretu. Telefon ustawia nas głosowo, gdy chcemy sami sobie zrobić zdjęcie i robi to nieźle. Materiały wideo. No cóż, da się pokazać coś zrobionego na szybko na ekranie telefonu i tyle. No to muzyka. Odtwarzacz ma typowe grzechy wrodzone tych modeli. Brak korektora. Aby otworzyć muzykę w tle, trzeba włączyć taką funkcję, zwykłe wyjście z playera wyłącza go. No i utrudniona regulacja głośności. Ale z drugiej strony mamy do dyspozycji widget pozwalający na szybką zmianę utworów z ekranu głównego, a jakość reprodukowanego audio nie jest zła. To znaczy pod warunkiem, że kupimy inne słuchawki. Standardowe są bardzo słabe. Za to głośniczek wypada lepiej, brzmi całkiem czysto i głośno. 301 to telefon może trochę nie na dzisiejsze smartfonowe standardy, ale takie modele wciąż mają zwolenników. Do tego konkretnego może przekonać niezłe i estetyczne wykonanie, dobra jakość rozmów głosowych, obsługa szybkiego internetu i kilka aplikacji społecznościowych. Całkiem przyzwoicie, jak na ten segment, wypadają aparat i odtwarzacz audio. Jeśli dodamy do tego baterię pozwalającą na 4-7 dni pracy, mamy niezłą propozycję dla osób wciąż nieprzekonanych do dotyku. Okej, można narzekać na brak Wi-Fi i flesza w aparacie, ale sądzę, że dla większości jego grupy docelowej nie będzie to przeszkoda uniemożliwiająca użytkowanie 301. Program oglądaliście dzięki hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.